Witajcie widzowie, postęp prac przy malutkiej naszej piloreczce. Sytuacja wygląda tak, że postanowiłem usunąć tą oryginalną uszczelkę. Dlaczego usuwam tą oryginalną uszczelkę? Miała zostać, bo miał być zakupiony tłok w zamienniku. Ale jak widzicie, po tej uszczelce jest nowa, oryginalna uszczelka. Jest nowiutki, oryginalny tłok. Wygląda to następująco, pięknie zapakowany, identyczny z tym co był. Zestaw nowych zabezpieczeń, stworzeń, łożysko, pierścienie, także sytuacja idealna. Stara uszczelka usunięta, zostało to już odtłuszczone. Przystępując do dalszych prac, mamy misę korbową, pilarka została już tutaj wyczyszczona i tą misę korbową teraz trzeba tutaj odbezpieczyć. Po odbezpieczeniu teraz trzeba ją należycie oczyścić z wszelkich możliwych opiłków, które mogą znajdować się w środku. I teraz jak to zrobić? Ja po prostu zalewam niedużą ilość paliwa, parę mililitrów, parę 10 mililitrów czystego paliwa. Poruszam wałem korbowym, puczę. Obracam korpus pilarki, kręcąc znowu wałem korbowym, wszystko ładnie wylatuje. Do tego jeszcze przedmuchuję to prężonym powietrzem. Tam zbyt wiele zanieczyszczeń nie było, ale że paliwo, płyn puczący, który był użyty tam do tej pukania misy korbowej, tam właśnie karteru całego, tam gdzie znajduje się korbowód, wygląda właśnie w ten sposób. Czyli jest zupełnie czyściutki. Tam widać jakiś malutki jeden paproszek, ale to już nie wydostało się od misy korbowej, to gdzieś tutaj z elementów pilarki to spadło przy wylewaniu. Także misa korbowa wypukana. Teraz właśnie dokonałem smarowania łożysk oraz łożyska korbowego. Wcześniej stwierdziłem użycie, że to jest misa korbowa. Chodzi mi o komorę korbową wału. Proszę, nie czepiajcie się takich płachostek. Teraz jeszcze ładnie oczyszczę sobie tutaj właśnie miejsce, w które przychodzi stworzeń i łożysko, zakładając tłok. Również to wszystko tutaj nasmaruję. Do nasmarowania tych wszystkich łożysk, znajdujących się właśnie tutaj w tym obrębie, zużyłem 1,5 ml oleju. Montaż tych zabezpieczeń bez żadnych narzędzi jest nieprosty. Jeżeli wiecie, gdzie można dostać taki specjalny element, takie urządzenie do montażu właśnie takich zabezpieczeń tego typu, to możecie mi napisać w komentarzach. Chętnie bym zakupił, oczywiście w normalnej cenie. Mi się to udało, jest jedno nowe, oryginalne zabezpieczenie na miejscu. Montując teraz w tym momencie stworzeń, pamiętajcie o tym, że idą tu takie metalowe przekładki. Jeśli chodzi o zużycie pierścieni, tutaj mam porównanie. To jest tutaj stary i nowy pierścień. Widać to jak widać, oczywiście, jak coś to musicie mi zaufać na słowo. Różnica między starym pierścieniem a nowym jest praktycznie żadna. Od góry macie stary pierścień od góry, tak jak patrzycie teraz, jak widzicie to, a od dołu jest nowy pierścień. Przerwa jest duża, tak? Powiedzcie około milimetra, 1-2 mm. Dlaczego tak? Zwróćcie uwagę, że to są pierścienie bez zamka. I sytuacja w takiej właśnie konfiguracji wygląda inaczej. I tak widzowie, wygląda tłok zainstalowany z przekładkami, stworzeń, wszystko oczywiście natłuszczone. Tłok z żadnej ze stron nie powinien nosić po prawidłowym montażu żadnych obrażeń, rys, tym bardziej pękniętych pierścieni, bo i to jest możliwe przy niewłaściwej instalacji. Jak możecie zauważyć, zabieg udał się perfekcyjnie. Delikatnie udało się wprowadzić tłok do cylindra. Czym ja to robiłem, moi widzowie? Delikatnie, płaskim, tępym narzędziem przyciskałem pierścień w koło i delikatnie nasuwałem cylinder. Przy tych wszystkich zadaniach naprawdę trzeba być bardzo dokładnym, bardzo powolnym, nie denerwować się, nie działać szybko. Tutaj, tak jak widzicie, uszczelka jest na sucho, bez żadnego uszczelniacza, bez żadnej pasty. Tu cylinder wisi delikatnie sobie w powietrzu. Mogę nim tutaj jeszcze manipulować. I powoli sobie łapię śruby cylindra. Z jednej, z drugiej strony. Cylinder mogę sobie już posadzić. Na razie nie mocno, po to, żeby sobie uszczelka ładnie usiadła. Poprawność montażu tej uszczelki, tutaj macie taki wypust, ten wypust
pokrywa się z wypustem w karterze. Z tej strony podobna sytuacja. I delikatnie sobie to kręcicie. Pamiętajcie o tym, bo ja już o mały wozgląd zapomniał, by założyć właśnie ten element stabilizujący łącznik gaźnika. Po przykręceniu cylindra montaż tego elementu byłby bardzo utrudniony. I tak samo tutaj. Tam chyba dość ładnie widzicie. I łapiemy sobie fajnie cylinderek. Pierwszy mały opór. Pierwszy mały opór. Taki opór w ogóle, wiecie, taki tylko, nie? O, tak jak tutaj będziecie widzieć, o, śruba sobie dochodzi. Pierwszy mały opór. I pierwszy mały opór. I teraz już powoli będę to kręcił. Tłok był nasmarowany całkowicie. Olej aż wypłynął, także teraz nadmiar. Można sobie tutaj zebrać i zakręcamy sobie tłumik. W związku z tym, że jest to dość ciekawa pilarka, rzadka w internecie, na przykład jeżeli nam ktoś z Was posiada taką pilarkę i nie będzie Wam ona smarować, w tym miejscu, dokładnie tutaj, znajduje się odpowietrzenie zbiornika oleju. Pamiętajcie o jego drożności. Nie mam uszczelki do wydechu, teraz jak będę go montował, zakładam go na starą uszczelkę. Jest ona w niezłym stanie, jednak tutaj dam odrobinę pasty właśnie uszczelniającej, aby wyrównać jej ubytki. Warto sobie przed montażem wydechu sprawdzić tutaj tą siatkę przeciwiskrową, jeżeli istnieje, czy jest czysta i czy ogólnie wydech nie wymaga czyszczenia. W tym przypadku to jest stary model pilarki, nie posiada takiej siatki. Nie przykręcajcie takiego właśnie tłumika zbyt szybko na gotowo, jak właśnie nie dokręciłem. Właśnie lepiej jak on pozostanie troszeczkę ruchomy. Po to właśnie, żeby sobie fajnie zapać wszystkie śruby, nie na siłę. I wszystko powinno być wtedy tak jak należy się na swoim miejscu. O. I teraz już pozostaje go tylko dokręcić. Należy jeszcze przykręcić podporę łącznika. Instalacja gaźnika raczej nie powinna być skomplikowana. Gaźnik mamy Valvro, był on już wcześniej przygotowany do montażu, czyli oczyszczony. Wpinamy sobie tutaj przewód paliwowy. Pamiętając tutaj o pierścieniu, który jest właśnie istotny. Jak widzicie, jest zimno, wszystko zeszczelniamy i pierścień nie chce się tutaj dać zainstalować. Jednak stąd był i tutaj musi trafić. 2000 years later. I teraz montaż gaźnika. Gaźnik tutaj przychodzi w ten sposób. Jak mnie pamięć oczywiście nie myli. Cięgno gazu musi być zahaczone tutaj. W ten sposób. I wejść tam do środka. Sobie do rękojeści.
Można prowadzić je najpierw do rękojeści. No, robię to też pierwszy raz, także miejcie wyrozumiałość. Czyli powiedzmy, że będzie tutaj coś takiego, to czyli gaz już mamy. Jeśli chodzi o instalację tego cięgna, jest ono tylko tam wkładane. Ja byłem pewien, że jest gdzieś tam zahaczane, że mi się wyhaczyło. Spędziłem sporo czasu, aby dojść do tego, jak to cięgno tutaj jest w środku właśnie tej przepustki tam zahaczane. Okazało się, że jest tylko wkładane. Jego charakterystyczne ugięcie jest takie samo, można powiedzieć, dla siebie. Niezbędna za to jest ta guma, która tutaj to stabilizuje i sprawia, że ono pracuje w miarę poprawnie. Także tutaj mamy już wszystko ok, cięgno gazu działa, jak widzicie musi być ono tutaj dociśnięte przez górną obudowę. Teraz już możemy chyba gaźnik dokręcić na dobre, ale zanim to nastąpi, podepnę cięgno ssania, które przychodzi tutaj w ten sposób. Dokładnie tak. I jest przyciśnięte z góry obudową. Pamiętajcie, aby ułożyć też również się poprawnie za okrąglonym tutaj elementem do góry, bo ono z tej strony jest płaskie, odciśnięte od tej obudowy metalowej na dole, od góry jest specjalnie tutaj zaokrąglone i dociska je tutaj już obudowa. Cięgno ssania. Montaż. Pinacie je sobie też bardzo fajnie, bardzo prosto. Wgaźnik jednym ruchem. Pach, ono już jest. Zaokrągleniem na tej gumie do góry, na swoje miejsce. A więc tu wszystko już jest ułożone. Dokręcam gaźnik na dobre. Co do tego łącznika. Ten pierścień bardzo ciężko się montowało. Nie mogłem go za nic cisnąć. Ten łącznik jest jeszcze dobry, ale też już nadgryziony zębem czasu. Nie wiem ile wytrzyma. Na razie jest ok, zakładam. Jak widzicie, teraz mamy już fajeczkę. Fajeczka jest fajna. Jeśli chodzi o przerwę na świecy, 0,6-0,7 mm podaje producent. Zaraz sam sobie sprawdzimy. Jeszcze tutaj sobie tak patrzę, czy wszystko jest ok, czy nic tam nie zostało. I można sobie założyć już tą obudowę. Czy mi się podoba ta pilarka? Czy ona jest fajna? Tak jak ją rozkładam, to nosi troszeczkę swoje, takie jakby można powiedzieć, plusy i minusy. I czy ta właśnie pilarka fajnie się serwisuje? No robiąc to pierwszy raz, tak, ma parę takich chochlików, parę rzeczy, na których trzeba zwrócić uwagę. Ogólnie jest prosta konstrukcyjnie. Pewnie przydałoby się parę patentów. Ja to wiecie, tutaj się tam z tym powolutku. Grzebie, nikt mnie nie goni, jedynie czas i sam ja sam siebie. Ale przypomina to nieco współczesne chińskie pilarki, które wymagają właśnie przy składaniu takiej obudowy odrobiny drobiazgowości. Tak to tutaj powinno wyglądać. O. Czyli wkładacie sobie tutaj, tu ładnie ułożony przewód, gaźnik przykręcony, cięgno ssania, cięgno gazu. I możemy przykręcić obudowę. Pamiętając również o prawidłowej właśnie tutaj prawidłowym poprowadzeniu tego kabla wysokiego napięcia od cewki. Tam warto zobaczyć, wszystko jest na pewno ok. Sprawdźcie wszystkie te gumy i obudowę mamy. Szybko, dość sprawnie.
Teraz tak, sprężynka, wkręt. Łapiecie go paluszkami, bardzo fajnie, bo tu jest tak nacięty, taka śruba zegarkowa. Palcami go możecie wkręcić, ile tam się wam uda. I później już wkrętakiem, bo nie ma co tam palcami się męczyć. No spokojnie sobie ją wkręcacie. Wkrętak sobie dobierzcie, dość duży, ona jest duża. Z takim maluchem, od regulacji nie ma co podchodzić. Ale za to takim, już tak. I teraz ustawię wolne obroty. Staram się wkręcić, bo ona ma tam lekko odbity ślad. Tak jak tutaj widzę te ślady, jak tak mniej więcej to było, uważam. I zobaczymy, czy się wstrzelę. Uważam coś takiego. Dobra. Zobaczymy, jak to będzie chodzić. Od góry 3 wkręty, tak jak w tych dzisiejszych, bardzo popularnych chińskich pilarkach, opartych właśnie na pierwowzorze Zenoa. I teoretycznie pilarka gotowa. Wyczyszczę jeszcze świecę. Przerwa, jaką zaleca producent, to jest 0,6-0,7 mm. Dość duża. Świecę oczyściłem, ustawiłem 0,6 mm. I wkręcamy. Mam nadzieję, że już tutaj zostanie na długo i maszyna będzie pracowała bezawaryjnie. Bo ona stała parę ładnych lat, ponoć nawet 2 lata u jakiegoś tam mechanika, który nie zrobił przy niej nic. U mnie na razie jest 2 tygodnie, bo 2 tygodnie czasu czekałem na tłok. Ok. Fajeczka, czy będzie się spisywać? Zobaczymy. Ona się tutaj troszeczkę kręci, to jest troszeczkę takie luźne, ale myślę, że jest ok i że uda nam się zamknąć tą tutaj przestrzeń. Tak, idealnie. To będzie grało. Teraz kabłąk. Kabłąk. Teoretycznie prosta, oczywista sprawa. Zaraz zobaczymy, czy taka prosta, taka oczywista. Montaż dowolny, jeśli chodzi o kolejność i sposób. Trzeba się tutaj, jak on tutaj mniej więcej był. Był jakoś tak, więc wkładamy go sobie tak w pilarkę. I on nam trafia tutaj na swoje miejsce. Tutaj przyłapię go najpierw 2 wkrętami z tej strony, na razie nie mocno, po to, żebym mógł nim jeszcze manipulować, bardzo delikatnie, żeby się nie uszkadzali gwintów. Lekko do przodu, lekko do tyłu, żeby gwint nie śrubować nawet palcami, a to załapuję, o, kiedy ona mi już łapie. Jeszcze docisnę sobie, tak poruszam, o, leciusieńko i nie kręcę na razie dalej, już się trzyma. Z tej strony macie takie nóżki. I te nóżki przychodzą dokładnie w ten sposób. Tutaj właśnie, o. I nic więcej. Tak to tu powinno być. Uważajcie, są plastikowe, mówię, gwinty tutaj, żeby tego nie poprzeciągać. Bo są to podstawowe elementy, które umożliwiają pracę taką pilarką. Tutaj 3 Nm, także spokojnie, nie powinien zrobić krzywdy. I teraz już tak samo tutaj. I jeszcze dokręcę to lekko z wyczuciem ręcznym. Montaż filtra, pozostaje jeszcze tylko właśnie jego dokręcić. Tutaj jeszcze sprawdzę dokręcenie gaźnika. No i można powiedzieć, maszyna gotowa.
Pierwsze uruchomienie po latach. Coś tam chodzi, ale czy to będzie działać, tego nie wiem.